Od kilku dni centrum Katowic wygląda jak podczas wakacji. Ruch znacznie mniejszy, a na parkingach wolne miejsca. A to wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania i podniesieniu opłat za postój. Bardzo luźno jest też na nowych maszynach parkingowych, które od grudnia też są płatne. Gdzie podzieli się kierowcy, którzy jeszcze do niedawna tak chętnie parkowali przez 8 godzin swoje samochody w centrum Katowic, sprawdzał Łukasz Kądziołka. Widać duże parkingowe zmiany na ulicach Katowic. Tak wyglądał jeszcze kilka dni temu plac Sejmu Śląskiego, a tak wygląda po wprowadzeniu tu płatnego parkowania. Takich przykładów jest więcej. Kierowcy dojeżdżają do granicy strefy i tu zostawiają samochód. Tutaj i tak było dużo samochodów, ale teraz jest zdecydowanie więcej. Ku zdziwieniu niektórych bezpłatny parking cieszy się jeszcze większą popularnością niż kilka dni temu. Kościuszki zawsze była bezpłatna, więc było tam zawsze wygodnie parkować. No a teraz wszyscy ze względu na strefę płatnego parkowania przenieśli się na Kościuszki i ciężko tam teraz znaleźć miejsce. Skoro kierowcy nie parkują już masowo na ulicach centrum miasta, to można się zastanawiać, gdzie się podziały wszystkie samochody. Więcej osób decyduje się na zaparkowanie w centrach przesiadkowych. Tydzień przed wprowadzeniem nowej, rozszerzonej strefy przez cały dzień wjechały tu 83 auta, a już pierwszego dnia tylko w ciągu 2 godzin było ich 2 razy więcej. Wzięcia nie ma za to ten piętrowy parking przy ulicy Tylnej Mariackiej, wybudowany za około 23 miliony złotych. Średnio po wprowadzeniu opłat w ciągu dnia parkuje tu około 4 razy mniej kierowców niż wcześniej. Spadło z około 300 parkowań, gdy był to parking darmowy, do około 70 po wprowadzeniu opłat. Wcześniej przez 2 tygodnie parkowanie było bezpłatne, a teraz kosztuje 12 zł za godzinę i połowę mniej dla posiadaczy katowickiej karty mieszkańca. Miasto liczy na to, że chętni do skorzystania z maszyn w końcu się znajdą. Na przykład hotele, które już dzisiaj zapowiedziały, że część wież tych parkingów będą chciały od miasta wynająć. Przesuwanie granicy strefy zawsze wiąże się z tym, że samochodów przybywa na ulicach, które do tej pory nie były aż tak oblegane przez kierowców. Strażnicy miejscy muszą pilnować dodatkowo miejsc postojowych zarezerwowanych tylko dla mieszkańców. W miejscach, gdzie powinni mieszkańcy parkować, stoją osoby bez karty mieszkańca. Strażnicy mają urządzenia, które weryfikują po numerze rejestracyjnym, czy dany samochód posiada kartę mieszkańca, czy też nie. Na razie wygląda na to, że wielu kierowców spoza Katowic bardzo przestraszyło się nowych opłat. Pytanie, jak sytuacja będzie wyglądać za miesiąc lub 2.